Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałem podziękować za projekt. Oczywiście wymaga kilku korekt, to jest oczywista sprawa. Natomiast ja mam pytanie szersze, a właściwie mam pytanie z tego miejsca do pana premiera. Dlaczego nie ma listy firm, które mają charakter strategiczny? Czemu ta lista nie wisi na ścianie w gabinecie premiera? Dlaczego posłowie tak licznie zgromadzeni na tej sali przez 2 godziny muszą procedować nad projektem, który jest rozsądny i ma sens? Przecież to są dobra narodowe. Tu nie trzeba mówić o racji stanu. Tutaj trzeba mówić o odpowiedzialności za to, co będzie w przyszłości. Przepraszam tutaj posła wnioskodawcę, przecież Lotos to nie jedyna taka firma o takim charakterze. Takich firm mamy wiele. Więc pytam, dlaczego nie podejmuje się próby wytypowania tych firm i dlaczego tych firm nie publikuje się oczywiście w tym wypadku w kancelarii premiera. Dziękuję.